Witamy Was w kolejnym odcinku Men's Over 40. Dzisiaj jesteśmy w parku. Maciek. I Maciek. A dzisiaj, słuchajcie, pogadamy o odpoczynku w treningu. Maciej uważa, że nie należy odpoczywać, tylko ćwiczyć codziennie. Maćku? Zdecydowanie. Jestem zwolennikiem tego, żeby ćwiczyć systematycznie. Im więcej się da, tym lepiej. I że po prostu sen i czas między treningami jest wystarczającą regeneracją dla nas. Tyle. Czyli co, ćwiczymy 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda, twoim zdaniem? Tak. Zdecydowanie uważam, że należy ćwiczyć 7 dni w tygodniu. Ewentualnie dozujemy ciężkość treningu tym, że ćwiczymy różne partie mięśniowe, jedne odpoczywają, drugie są ćwiczone i tylko tyle jest względem tego naszej regeneracji. Czyli nasza regeneracja to tak naprawdę sen, tak? I dobre odżywianie oczywiście. To znaczy mamy różne partie mięśniowe, tak? Jednego dnia możemy biegać, pracują inne partie mięśniowe, następnego dnia możemy rozciągać mięśnie, kolejnego ćwiczyć na siłowni, na przykład nogi, później jeden trening poświęcić tylko i wyłącznie na mięśnie brzucha. Kolejne partie to już z poniedziałku na przykład są zregenerowane wystarczająco w wyniku właśnie tej przerwy oraz snu. Taka jest moja teoria, która wielokrotnie się dla mnie sprawdza i uważam ją za dobrą. A co w momencie, kiedy taki trenujący czuje się bardzo mocno przeciążony? Znaczy mówi, że on po prostu już nie ma siły na trening. Czy jednak wtedy nie doradzałbyś odpoczynku? No na pewno nie chciałbym, żeby ktoś zrezygnował z trenowania tylko i wyłącznie dlatego, że ja go zmuszam do tego. Ja chciałbym, żeby ta osoba zrozumiała, że lżejszy trening zrobiony z mniejszą intensywnością może być taką samą przyjemnością i może być po prostu odpoczynkiem. I tyle. Raczej bym się skłaniał do tego, żeby lżej trenować, a nie rzadziej. Okej, bo Maćku, jest jeszcze taka teoria, która mówi, że dzień, powiedzmy, treningowy także można uznać taki, w którym udajemy się na masaż, tak? Kiedy jest ten masaż wykonywany i to rzeczywiście ludziom się wydaje, że nic nie pracuje, a wbrew pozorom pracuje całe ciało dosyć intensywnie. Czy to też byś włączył jako jeden dzień treningowy? Może przemawia przeze mnie tutaj trochę taki duch profesjonalizmu w sporcie, ale ja ogólnie rzecz biorąc uważam, że masaże nie są dobre dla trenujących. Raczej skłaniałbym się zamiast masażu do lekkiego truchtu, który jest takim samym elementem jak masaż. Rozpręża cały organizm, powoduje, że jest swobodniejsze mięśnie stają się i raczej bym w tym kierunku się udał. Czyli można powiedzieć, że masz takie dosyć mocne, specyficzne podejście, dlatego że jednak wiele osób masaże włącza do swojego katalogu pewnego, nazwijmy to, wysiłku fizycznego i rozmasowanie pewnych partii ciała jest dla nich jedną z podstawowych rzeczy. Masaże i rolowanie, tak. Ja wiem, tak. To bardzo popularne jest teraz, ale to według teorii mojej rozleniwia organizm. Owszem, można raz na jakiś czas to zastosować, ale na co dzień odradzałbym. Raczej bym poszedł w stronę lekkiego truchtu, delikatnego, nie bardzo szybkiego, leniwego biegu, takiego popularnego na zachodzie teraz slow jogging to się nazywa. Słuchajcie, więc to jest podejście Maćka. Maciek uważa, że należy trenować 7 dni w tygodniu. Oczywiście rotować to treningami ciężkimi z na przykład rozciąganiem. Różnorodnymi. Oczywiście nie doprowadzać za każdym razem do przeciążenia organizmu, bo trenowanie codziennie bardzo ciężko doprowadzi w pewnym momencie do zapaści, tak powiedzmy sobie. Ja myślę, że trzeba spróbować. Trzeba spróbować, naprawdę pod okiem dobrego trenera można to wykonać. Ja to stosuję z zawodnikami i ludźmi od wielu lat i naprawdę przynosi to bardzo dobre efekty. A co Wy o tym myślicie? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? 7 dni w tygodniu, czy jednak 2 dni, 3 dni, czy macie jakiś inny system? Czekamy na Wasze opinie. Pozdrawiamy serdecznie.